Rozmarł przez pokolenia. Kilka słów o projekcie. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Świętego Franciszka, które działa na Rozmarku od 20 lat. Współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Skierowany do starszych i młodszych mieszkańców Rozmarku. Jakie są plany najbliższe w ramach projektu? Najbliższe plany to po zakończeniu rekrutacji 20-osobowa grupa wolontariuszy z Rozmarku podejmie działania na rzecz właśnie społeczności lokalnej. Będzie to wolontariat na rzecz dzieci ze świetlicy środowiskowej, przygotowanie kampanii społecznej, udział w szkoleniach oraz w imprezach kulturalnych, integracyjnych dla uczestników. Co się wydarzyło w tym roku, w zeszłym roku? W zeszłym roku była 12-osobowa grupa wolontariuszy. Z tej 12-osobowej grupy pozostało 10 takich aktywnych, właśnie zainteresowanych dalszą działalnością osób. I te osoby będą brały udział w tym naszym nowym projekcie, a pozostałe 10 osób będzie właśnie zrekrutowanych do tego projektu. Ale wiem, że były jakieś wyjazdy dla dzieci, tak? Kilka słów może więcej. Tak. Byliśmy między innymi właśnie z wolontariuszami, z dzieciakami ze Świetlicy w Wesołym Miasteczku. Chodziliśmy na basen tutaj przy ulicy Wrocławskiej. Organizowaliśmy półkolonie dla dzieciaków, gry, zabawy. Czy to są dzieci z dzielnicy, tak? To są dzieci tutaj z dzielnicy, w zasadzie z tych okolicznych ulic Kochanowskiego, Brzezińska, Plac Barbary, Korotnickiego. To głównie właśnie z tych obszarów dzieci do nas przychodzą. Mhm. Czyli co, zachęcacie Państwa do aktywności, tak, mieszkańców i do tego, żeby się przyłączyli? Aktywność, po pierwsze aktywność, po drugie taka integracja, żebyśmy właśnie się lepiej poznali. No i przez to, że się lepiej poznamy, to będziemy mogli właśnie lepiej i skuteczniej działać, będziemy znali właśnie swoje potrzeby, znali problemy dzielnicy i w ten sposób będziemy mogli coś zmienić w tej przestrzeni lokalnej Rozmarku. I jeszcze jedno pytanie, mają być kursy dla seniorów komputerowe, tak? Tak, będą kursy z instruktorem. Każdy z seniorów otrzyma laptopa z dostępem do internetu na czas trwania projektu. W szkoleniach komputerowych będą pomagali również młodsi uczestnicy projektu. Także jeden senior, jedna osoba młodsza, plus instruktor komputerowy. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.